Cześć, tutaj Marcin i Adam, pracujemy w Decathlon Reduta, a naszą pasją jest turystyka górska. Dzisiaj chcielibyśmy Wam trochę opowiedzieć o śpiworach trekkingowych. Śpiwory te charakteryzują się kompaktowością, zajmują dosyć mało miejsca i dzisiaj pomożemy Wam dobrać odpowiedni śpiwór do wędrówki po górach. Przy wyborze śpiwora trekkingowego pamiętajcie o dwóch ważnych kwestiach. Pierwsza z nich jest to temperatura komfortu, jest to minimalna temperatura, przy której będziemy mogli komfortowo spędzić noc w tym śpiworze. Drugą kwestią jest rozmiar śpiwora. Śpiwór nie powinien być ani za duży, ani za mały. Gdy śpiwór będzie za duży, trzeba pamiętać o tym, że to nie śpiwór generuje ciepło, ale nasze ciało. I po prostu, gdy śpiwór będzie za duży, będzie ciężej go ogrzać, przez co noc będzie chłodniejsza. A gdy śpiwór będzie za mały, wtedy może wystawać nam głowa i tym bardziej już się nie wyśpimy. Dodatkowo na każdym śpiworze jest podana informacja o tym, ile waży, ile zajmuje miejsca w plecaku i że na każdy z tych śpiworów jest 5 lat gwarancji. Dzięki tym informacjom łatwiej będzie dobrać nam odpowiedni śpiwór do odpowiedniego plecaka. Wszystkie śpiwory trekkingowe Forecast wyposażone są w paski kompresyjne, dzięki którym możemy zmniejszyć rozmiar śpiwora, aby łatwiej wszedł on do plecaka. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Dodatkowo do każdego śpiwora podamy link w opisie. Na razie tyle. Cześć. Cześć.